Cześć, siemka, witajcie oczywiście w Trołowie. Dzisiaj spróbujemy sobie zdobyć smoka. Tak, smoka. Jasne. Kompaniona. Spróbujemy sobie znaleźć jajko kompaniona. Troszkę sobie odsunę mikrofon na bok od klawiatury. Dlatego, że będę dużo klikał. Tak, mianowicie... Ups, już źle poszedłem. Czy tutaj się da w inną stronę iść? Da się. O właśnie, to jest to. Szukając kompaniona, musimy dojść pierw na drugi tier. Na drugi tier jaskini. Jak się idzie na drugi tier? Wszystkie takie bramki, które, tak jak widzieliście przed chwilą, poszedłem. O, to nie tutaj. Tutaj trzeba skręcić. Trzeba wszystkie bramki omijać na pierwszym tierze. Takie jak tamta. Prowadzące do takich bonusowych pokojów, nie? O, cholera. Też jest bramka. Musi być jakaś trzecia droga? Jest trzecia droga. Uff, już się zmartwiłem. No bo zwykle są tylko dwie drogi. No i tam jedna i druga strona prowadziłyby nas do jakiegoś, nie wiem, pokoju z diamentami, pokoju końcowego. No, najbardziej to tam na diamenty jednak jest nacisk. Że są te pokoje pełne diamentów, nie? A my szukamy tego jajka naszego kompaniona, które będzie tam 10 godzin się wykluwało. No, to musimy omijać skrzętnie wszystkie te właśnie... Wszystkie te bramki prowadzące nas do jakichś pokojów końcowych. I musimy prościutko lecieć na tier drugi. Czyli cały czas lecimy tymi przejściami, które są w żaden sposób nieoznakowane. Czyli tak jak tutaj mamy zwykłe przejście. Oczywiście trochę trzeba się nabiegać, tam znowu jest, o nie takie. Tam znowu jest nie takie jak byśmy chcieli. Wczoraj mi to tłumaczył jeden widz, chyba Kacper. Kurde. Chyba Kacper to był. Tłumaczył mi, że... Znaczy jak to zrobić, nie? Żeby dojść na ten drugi tier. No czasami trzeba się trochę powspinać, jest to trochę monotonne, trochę męczące. Ja nie mówię, że to jest wcale ciekawe, ale już poszukiwanie tego jajka, no można powiedzieć, że jest ciekawe, bo jednak niektórzy już biegają z tymi jajkami. Jest nawet ranking na znalezioną ilość tych jajek. Jakiś gościu tam, nie wiem, 24 znalazł. O! I jesteśmy. Widzicie te dwa bloczki LEDowe, co tak się świecą? Oznacza, że wchodzimy na poziom drugi. Na tier drugi. Tutaj pozwolicie, że w międzyczasie sobie jeszcze zbiorę. Bo muszę parę rzeczy zebrać jeszcze. Takich właśnie jak to. Brakuje mi takiego surowca jednego. Nie wiem, czy on tu jest podwieszony. Może to jest to? Brakuje mi niestety jednego surowca do stworzenia kolejnej rzeczy, co tam do misji potrzebuję. Sobie to spróbuję. Czy to może to jest? O, to jest to. Dobra. To jest to. To jak będę to widział, to będę skręcał. Dobra, teraz jak już jesteśmy na drugim tierze, to wcale nie omijamy tych pokoi. Czekajcie, bo tutaj... O, właśnie to. Wcale nie omijamy tych pokoi, tylko właśnie celowo nie wchodzimy teraz. Bo w nich właśnie może być to jajko. Może nie musi, trzeba mieć szczęście i trzeba jeszcze je znaleźć. Jedyne jajko, które znalazłem, to się natrudziłem z godziny, nie? Żeby je znaleźć. No, na razie wam pokażę sposób, jak to zrobić. Czyli po kolei lecimy sobie. A jak nie znajdę jajka w pierwszym pokoju, no to... To przewiniemy do drugiego, potem przewiniemy do trzeciego, no i tak... Tak będzie wyglądał ten film. O, jest z opałem. Tak będzie ten film wyglądał. Będziemy po kolei pokoje przeczesywać w poszukiwaniu tego jajka. Dobra. No jak niestety się nie uda... Niestety nie uda się tutaj w pokoju znaleźć. Fajnie takie świecące, nie? To trzeba wrócić.
To trzeba wrócić aż tam do tego poprzedniego rozgałęzienia. Albo tutaj pójść. Nie wiem. To można wrócić do poprzedniego rozgałęzienia, nie? I coś z tym kombinować. Come fly away, come fly away. Tak średnio tutaj. Chyba nie ma jajka żadnego. Możemy sobie to rzucić, może nam... O! Widzicie? W takich pokojach, jak sobie postawicie tą maszynkę, no ona z misji tam jest, nie? To powinna wam pokazać dużo trzydziestek. Dużo takich kryształków trzydziestek. Więc to też jest taka fajna sprawa, jak ktoś potrzebuje zebrać kryształki. A, to, no tak, to muszę w to wejść. A, dobra, nieważne. No w każdym razie pokazuje nam dużo trzydziestek w takich pokojach. O, widzicie? Kolejna trzydziestka tutaj leży sobie. Cyk. Wcześniej nie było, nie? Nie widzę. Nie widzę tu jajka, po prostu nie widzę. Ale się świeci, jakby tu było, nie? Fajne to jest to latanie. No dobra, to w takim razie lecimy do kolejnego pokoju w poszukiwaniu złotego jajusza. Tylko sobie... No. No braknie mi. I cyk. 30. O, właśnie tak to robimy. Dobra, to czas na kolejny pokój. Nie jest jeden mały problem. Po pewnym czasie kończy nam się gaz. Tak jak widzicie po lewej, no, na środku, na dole. Miga już nam paseczek czerwony, że zaraz nam się skończy powietrze. Po tym czasie automatycznie po prostu przeniesie nas do tego lobby, tego GOD lobby. Czy tego huba, można powiedzieć. No i trzeba będzie od początku biec ten kawał, co żeśmy biegli tyle czasu. A więc... Na to uważajcie. Trzeba, skacząc z dużych wysokości, uważać, bo można sobie zabrać strasznie dużo tego gazu. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Albo po prostu jak się zbada z dużej wysokości, to się dużo traci. Na to uważajcie. A więc, zalecane, skacząc z dużej wysokości, jeśli już macie odkryte dopalacze, to z nich skorzystać. Jeśli nie, to po prostu dokonać przewrotu. Czyli widzicie, leci i cyk, przed końcem leciutko wylądować. No albo po prostu się przetoczyć chwilę przed końcem, podskoczyć, cokolwiek. Wiecie, jak lecicie z płonącego budynku, oczywiście na krześle, to w ostatnim momencie trzeba co zrobić? Zeskoczyć z krzesła, krzesło się rozwala, wy jesteście bezpieczni. Tak to tutaj działa. No, jak widzicie, na dopalaczu daje radę. Chyba myślę, że tak najlepiej. Oczywiście trzeba uważać na ten niebieski pasek, bo to jest energia taka. Jeśli nam się zbytnio zmarnuje, to dopalacz po prostu się wyłączy. No dobrze, jesteśmy w kolejnym takim pokoju. Teraz rozglądam się, czy tu nie ma jakiegoś jajka. No byłoby słodko. Ale nie widzę. No nie widzę. Widzicie jakieś jajko? Bo ja naprawdę nie widzę. Szkoda, nie? Kolejny pokój, w którym noob. Jest! Jest! Jest jajku! Znalazłem! Tak to właśnie wygląda. Ale mam farta, za drugi razem znalazłem. Dobra! To było to właśnie, to było to. No, co mogę wam więcej powiedzieć? Widzicie, w jakim dziwnym pokoju znalazłem i w ogóle gdzieś tam ukryte i schowane. Tak, ciężko jest znaleźć te jajka, trzeba pobawić się praktycznie z nim chowanego. Gdybym tutaj nie znalazł, wracam sobie do tego, tego rozstaju dróg, gdzie był ten port, te brama
bonusowa i zwykła, i tę tą zwykłą. Ewentualnie jak była druga jeszcze taka bonusowa, to chyba też można. Nie wiem, bo czasem się łączą ze sobą, to tak. No nieważne, no najlepiej po prostu iść już w tą pustą i dalej, iść do kolejnego rozstaju i znowu sprawdzić bonusowy pokój. Jak się nie uda, to znowu wrócić i tak dalej, i tak dalej. Po prostu na drugim tierze te bonusowe pokoje po prostu trzeba sprawdzać, aż w końcu się znajdzie to jajo. Dobrze wyszło, za drugim razem. Ślicznie. Ślicznie. Dobra. Teraz jak już macie jajo, to idziecie na górę w tym hubie. Nie, przepraszam. Źle powiedziałem. Na górę się w hubie idzie, jak macie takie te fiolki, które wam coś tam zbierają. Przepraszam, na tym piętrze podstawowym jest. Tutaj, o. Gdzieś tutaj jest ten inkubator. O, tutaj jest. Tutaj, naprzeciwko zielonego portalu. 9 godzin zostało, ale mam taki przyspieszacz. Czy to jest przyspieszacz? Nie. Improves the chance of getting a rare reward from Relicus and Bronze. No dobra. Nie, może sobie zostawię. Na razie nie wiem, czy to jest warte. No w każdym razie, brązowe jajko się tutaj wsadza. No i będziemy mieli z tego jakiegoś kompaniona. Taki stwory jak za niektórymi biega, nie? Jakieś tam żuczki, rybaczki i tak dalej. Za ludźmi biegają, to właśnie jest to. No, 9 godzin jeszcze. 10 godzin to się robi, nie? No i można tylko jedno. Pewnie, no potem będę mógł 3, no ale widzicie. You need a space expander. No, na razie mnie nie stać. No, takie rzeczy, czy tam nie odblokowałem. Nieważne, nie mam. No. No i to jajko jest tutaj, nie? Dzisiaj jest napisane, że można złapać jedno z 24 możliwych zwykłych, niezwykłych albo rzadkich kompanionów. No to chyba tyle, nie? Pokazałem wam jak złapać jajko. Teraz lećcie i łapcie pokemony. Więc trzymajcie się i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. Pewnie jakieś live'y, coś tam wpadnie.